Pusty pokój, oświetlony jedynie małą żarówką zwisającą z sufitu. Pomieszczenie było małe. Na środku pokoju stało krzesło, a na tym krześle siedziałem ja. Targały mną uczucia zmieszania i niepokoju. Co to za miejsce? Skąd się tu wziąłem? Były to moje pierwsze pytania po przebudzeniu się tutaj. Byłem wyjątkowo zaskoczony, gdy okazało się, że nie byłem przywiązany do drewnianego krzesła. Delikatnie wstałem. W całym pomieszczeniu zabrzmiało głośne skrzypnięcie starego mebla. Całe moje ciało zamarło. Nikogo oprócz siebie nie widziałem, ale mógłbym przysiąc, że ktoś mnie szuka. Powoli zacząłem się skradać w stronę ściany, w celu znalezienia wyjścia. Po omacku w słabo oświetlonym pokoju udało mi się znaleźć klamkę do drzwi. Szybkim i jednocześnie ostrożnym ruchem otworzyłem drzwi prowadzące do długiego białego korytarza. Na korytarzu było mnóstwo wykonanych z czarnego drewna drzwi. Niczym się od siebie nie różniły. Po chwili usłyszałem szuranie pazurów o podłogę. Zlękniony próbowałem pobudzić swoje ciało do ucieczki, lecz odmówiło mi posłuszeństwa. Sparaliżowany strachem jeszcze niepewnego zagrożenia, błagałem w duchu, by szuranie ustało. Podziałało, ale nie na długo. Po zaledwie 2 sekundach szuranie powróciło, ale tym razem towarzyszyło mu głośne warknięcie. Ciągle powtarzałem w głowie, by moje nogi zaczęły biec. Ostatecznie udało mi się przed zobaczeniem zagrożenia rzucić się na pierwsze drzwi po lewej. Zamknąłem drzwi, nie zwracając uwagi na głośne trzaśnięcie, jakie mu towarzyszyło. Znalazłem się w jasnym pokoju, po brzegi wymalowanym krwią i rysunkami uśmiechów. Mimo że były to uśmiechy, czułem, jakby się mi przyglądały. Mój umysł zaczął się wspinać po coraz wyższych szczeblach drabiny szaleństwa. Muszę się uspokoić. Na razie do całkowitego obłędu brakuje mi 2 wierzchołków piramidy aberracji umysłowej. Brakowało oryginalności i ciemnej strony mojej osobowości. Na korytarzu rozległ się skowyt, po czym głośniejsze warknięcie. Nie mogłem dłużej zostać w tym pokoju. Muszę biec. Gdziekolwiek. Choćby nawet w paszczę lwa. Oryginalniej umrzeć z odwagą w sercu, niż z tchórzostwem dać się pożreć. Szybko wybiegłem z pokoju, zacząłem biec wzdłuż długiego korytarza. Odwiedziłem wszystkie drzwi po lewej. Każdy pokój był jasny i pokryty krwistymi rysunkami jakiejś części ciała. Przeszedłem na ciemniejszą prawą stronę korytarza. Wszedłem do pierwszego pokoju. Z sufitu zwisała moja matka, próbująca się wyrwać z węzła szubienicy. Na podłodze leżał nóż. Powoli go chwyciłem i podszedłem do matki. Szybkim ruchem wbiłem jej ostrze w brzuch, po czym powtórzyłem czynność kilkakrotnie, aż kobieta przestała się wiercić i krzyczeć. Co ja zrobiłem? Nie, to nie ja. Karygodny czyn wykonany z mojej ręki, ale nieświadomie. Wiedziałem już, że jestem więźniem. Nie tego pomieszczenia, nie korytarza, ale swojego umysłu. Proszę, pomóż mi.